Przez ostatnie 2 lata na pozór wszystko było fajne. Wiecie, wynajęliśmy ładne mieszkanie, kupiłem nowy samochód za gotówkę, byliśmy w Meksyku, byliśmy w Barcelonie. Wiecie, wynajęliśmy ładne mieszkanie, kupiłem nowe auto z salonu za gotówkę, byliśmy w Meksyku, byliśmy w Barcelonie. Założyłem TikToka i zgromadziłem tam prawie 400 tysięcy obserwujących. No i między... No i między mną a Asią też było wszystko fajnie, w sensie układało nam się zajebiście wręcz. Asia, jak chodzi o swoją pracę, jak chodzi o jej projekty, też zrobiła no mega chory progres. Ale... Nie powiedziałbym, że to były udane 2 lata. Wręcz przeciwnie. To były chyba najgorsze 2 lata, odkąd działam w internecie. Mówicie, wszystko fajnie, jakby papier się zgadza, zasięgi się zgadzają, ale nie zgadza się jedna rzecz, nawet więcej niż jedna rzecz, które są w chuj ważniejsze niż te dwie rzeczy. Po pierwsze, chodzi o zdrowie. I tu zarówno fizyczne, jak i psychiczne, i zacznę od tego fizycznego. Tyle, ile mnie spotkało, nie wiem, chorób, wirusów, kontuzji, złego samopoczucia, problemów z żołądkiem i tak dalej przez te 2 lata, to serio przez ostatnich 10 albo 15 lat tyle tego nie było. I no, dosłownie co chwila było coś, nie? Nie było czegoś takiego, żebym przez 2-3 miesiące był zdrów jak ryba, że wszystko było cacy i żeby nic mi nie dolegało tak fizycznie. A zdrowie psychiczne? To już jest inna para kaloszy. Bo tu również można liczyć zawód swoją osobą, można powiedzieć, że jakby wszystko, czego się tykałem praktycznie, to albo dałem z tym dupy, albo po prostu mi nie wyszło. I tu idziemy jakby do kolejnej rzeczy, która jest największym problemem. Otóż przez ostatnie 2 lata straciłem po prostu taką chęć, powiedzmy, do korzystania z życia, nie? Taką chęć tego, co robiłem przez ostatnie lata, czyli czerpania z tego życia jak najwięcej. A można powiedzieć, że zacząłem żyć taką, powiedzmy, przeciętnością, nie? Że wiecie, hajs się zgadzał, jakby wszystko było ok, więc po co się starać, nie? Jakby po co robić więcej niż muszę, skoro jakby to jest wystarczające. I właśnie przez ostatnie 2 lata byłem taki wystarczający. Nie czytałem książek za specjalnie, nie edukowałem się za specjalnie. Przestałem po prostu o siebie dbać, zarówno właśnie fizycznie, jak i psychicznie, bo nie ma co ukrywać, że te właśnie wszystkie problemy zdrowotne i tak dalej, no to wynikały, no tak naprawdę z większości oczywiście, no bo to nie wszystko, bo czasami to też po prostu jest pech, ale w większości z moich zaniedbań, zarówno od strony takiej, powiedzmy, jak chodzi o odżywianie, jak chodzi o sen, jak chodzi o treningi, to wszystko była masakra, zwłaszcza w tamtym roku, w tym powiedzmy, że fizycznie, jak chodzi o treningi, było lepiej, no bo jednak siłownie były otwarte, korzystałem z tego, trenowałem regularnie, od 3 miesięcy też, odkąd trenuję MMA, to też jestem dużo bardziej aktywny, bo bywały takie tygodnie, że na przykład miałem 6-7 treningów w tygodniu, ale dalej jednak, jak chodzi o dietę, no to mocno dawałem dupy i mimo wszystko nie widziałem żadnego celu przed sobą. Nie miałem jakoś tam, wiecie... Nie wiem, to o czym wcześniej marzyłem, nagle przestało mieć dla mnie znaczenie. Tak zupełnie. I miałem takie, a na chuj mi to, nie?
I były takie momenty, że naprawdę no, miałem dość wszystkiego. Serio, że dosłownie wszystkiego. Jedyne na co miałem ochotę, to po prostu nie wiem, albo się zapaść gdzieś pod ziemię, albo gdzieś nie wiem. O cokolwiek, nie? Zniknąć po prostu, żeby wszystko, że tak powiem, co jest dookoła, żeby to wyłączyć w pizdu i do tego nie wracać myślami, bo tych problemów było naprawdę od groma. U nas, bo to nawet nie chodzi tylko u mnie, ale u nas, nie między nami, tylko ze wszystkim innym były problemy. Wstawiłem tydzień temu film pod tytułem Koniec branży fitness i nagrywając ten film i w ogóle myśląc nad tym, przemyślałem wiele spraw. Przemyślałem, jakby przewartościowałem też pewne rzeczy i właśnie chciałbym coś zmienić. Chciałbym, kurwa, zmienić ten jebany schemat, który za mną chodzi od 2 lat i na pewno za wieloma z was też chodzi. Właśnie coś takiego, że wiecie, że żyjecie z dnia na dzień, nie? Że coś sobie postanawiacie, ale to przekładacie następny dzień na następny, na kolejny tydzień, na kolejny miesiąc, na kolejny rok. I tak rok se żyjecie, po prostu ten rok przelatuje wam, jeden rok, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. U mnie to właśnie były te 2 lata, bo można powiedzieć, że te 2 lata mi przeleciały jak przez palce. Jak zawsze miałem tak, że rok mi się bardzo dłużył, właśnie przez to, że bardzo dużo robiłem, to teraz te 2 lata ostatnie naprawdę ciężko mi nawet chronologicznie ustalić wszystko, co się działo, bo no zlewa mi się to, nie? Jakby to nic ciekawego się nie działo. Mógłbym to streścić prawdopodobnie w kilku stronach, bo no nic za specjalnie, no nic ciekawego po prostu nie było. I właśnie dlatego chciałbym to zmienić, chciałbym zacząć nową serię i tu ja wiem, że zaraz się posypią jakieś komentarze, że znowu ci się nie uda, znowu jakoś, nie wiem, psychika siądzie i tak dalej, ale szczerze mówiąc mam to totalnie wyjebane, bo za długo się przejmowałem tym i za długo właśnie też żyłem takimi toksycznymi, kurwa, rzeczami, które sam też robiłem, nie ma co ukrywać, bo też się przypierdalałem do ludzi o byle co, ale to właśnie przez to wszystko dookoła, nie, że wiecie, oglądam komentarze, gdzie ludzie się do kogoś przypierdalają, oglądam telewizję, gdzie cały czas są negatywne emocje. Dookoła mnie też było pełno negatywnych emocji i ciężko było znaleźć coś pozytywnego w momencie, gdy wszystko dookoła się po prostu pierdoli, nie? I wszystko jest takie właśnie toksyczne, przez co ja też zacząłem być toksyczny i nie podoba mi się to, w chuj. Mi się to nie podobało i mówię, chcę to zmienić. I chcę po prostu o siebie zadbać. I to będzie taka właśnie moja seria nowa, gdzie dbam o siebie. I tu nie chodzi konkretnie, nie wiem, o to, że chcę zredukować tłuszcz, że chcę, nie wiem, tyle i tyle schudnąć, cokolwiek. Po prostu chcę o siebie zadbać. I chcę wam to pokazywać, jak to robię, że w jakiś sposób wam też pomóc i w jakiś sposób, żebyśmy my wszyscy, w sensie ci, co będą oglądać tą serię, żeby każdy z nas coś zmienił i właśnie przełamał ten taki schemat przeciętności, bo to jest coś, czego zawsze się bałem, właśnie takiego przeciętnego życia, aż sam takim życiem zacząłem żyć, nie? I chciałbym właśnie was zmotywować do tego, bo tego właśnie według mnie brakuje, czy na moim kanale, czy w ogóle, jakby brakuje motywacji. Dla wielu osób właśnie powie, że nie wiem, motywacja nie istnieje, cokolwiek, że albo się coś chce, albo się czegoś nie chce, albo się coś lubi, albo coś się nie lubi. Tylko problem jest w tym, jak ktoś nie wie, czego chce i nie wie, czy coś lubi, nie? Jakby to jest, kurwa, problem. Bo ja właśnie takim problemem żyłem ostatnio, że ja za specjalnie nie było wiele rzeczy, które mi sprawiały jakąś frajdę. Nie było wiele rzeczy, które chciałem robić. Większość tak naprawdę albo się zmuszałem do czegoś, albo robiłem tak, bo nie wiem, bo wypada, albo że po prostu powinienem, że to był mój obowiązek, ale coraz mniej rzeczy było takich, że naprawdę chciałem szczerze je zrobić z, tak wiecie, z głębi serca. Nie było takich rzeczy, dla których bym, nie wiem, właśnie zarywał noce w pozytywnym sensie, bo czasami po prostu trzeba, czasami jak pochłonie was coś, czego chcecie, no to ciężko się po prostu od tego oderwać. Takich rzeczy mało było, więc ciężko mi mówić o czymś, że robić coś, co ci się podoba, albo co ci sprawia przyjemność, bo jak nie ma takich rzeczy, no to jest wtedy problem. I wtedy właśnie potrzebna jest jakaś motywacja, potrzebny jest jakiś taki kop do działania, potrzebna jest, nie wiem, pewna wizualizacja i pewne takie, powiedzmy, prawo przyciągania pozytywnych rzeczy do siebie. I tu właśnie chciałbym to wam pokazać.
odcinek po odcinku, jak mi to wychodzi, nie wiem, jakie książki czytam, jak się odżywiam, jak trenuję, nie wiem, suplementacja, cokolwiek, nie? Jakby postaram się serio nagrywać wszystko, co mi przyjdzie do głowy, co może wam pomóc. A jak wam nie pomoże, w sensie, że się nie dowiecie niczego nowego, to może zmotywuje właśnie was fakt, że ja to będę robił i możecie to robić razem ze mną. I teraz z całym, chciałem powiedzieć z całym szacunkiem, ale nie o to chodziło, całkiem szczerze, napiszcie w komentarzach na przykład, co was wkurwia w waszym życiu, co wy byście chcieli zmienić i jakby, co wy będziecie chcieli zmienić teraz, nie? W sensie, ja to akurat wrzucam to przed nowym rokiem, bo mam zamiar to wdrożyć przed świętami, w sensie po świętach, ja to nagrywam przed świętami, mam zamiar wszystko to wdrożyć po świętach i to wiadomo, że można mówić, że o, nie zaczniesz, w sensie, że można zacząć teraz, czemu po świętach, no temu, że chcę spędzić normalny czas z rodziną, nie, a nie się zastanawiać, w dodatku nie mam gdzie trenować wtedy i tak dalej, i tak dalej. Także w każdym razie, no ja zaczynam od poniedziałku, czyli dzisiaj, jak ten film widzicie, wy możecie zacząć teraz, też od dzisiaj, możecie zacząć od, nie wiem, 1, 2, 3 stycznia, to nie ma znaczenia. W sensie najważniejsze to i tak jest, żeby zacząć i żeby coś zrobić, a nie żeby, wiecie, na siłę się zmuszać do czegoś, nie? Bo ja wiem, jak to jest. Ja na przykład nie jestem człowiekiem, który potrafi wykorzystać, nie wiem, każdą godzinę w ciągu doby i potrafi właśnie tak wszystko zmieniać z dnia na dzień, bo ja mam właśnie takie myślenie, jak większość z was prawdopodobnie, że ja, jeżeli wiem, że przykładowo teraz są święta, to ja nie zacznę trzymać diety na 2 dni, żeby potem pojechać na święta i mieć takie, o, już mam 2 dni do przodu, bo ja tak nie działam, ja tak nie żyję, tak samo w ciągu dnia, jeżeli wiem, że mam na coś godzinę wolną, to ja prawdopodobnie nic przez tą godzinę nie zrobię, nawet jeżeli mi to zajmie 15-20 minut, bo ja zanim się wdrożę w to i tak dalej, to ja potrzebuję czasu. Mi dużo łatwiej jest na przykład pracować 3 godziny ciurkiem, niż pracować na przykład, nie wiem, pół godziny, potem mi 2 godziny przerwy, pół godziny i tak dalej, bo ja myślami jestem gdzie indziej. Ja czasami po prostu mam tak najebane we łbie, że zanim się na czymś skupię i do czegoś zmobilizuję, no to może minąć godzina, półtorej godziny, cokolwiek, nie? I właśnie też te dystrakcje wszelkie, jakie są, także mówię, no chciałbym właśnie coś zmienić w swoim życiu i chciałbym, żebyście wy to zmienili w swoim życiu. I nie wiem, czy tą serię będzie oglądało 2000 osób, 1000 osób, 500 osób. Postaram się to ciągnąć. Oczywiście filmy merytoryczne dalej będą, dalej jakby będzie to, co jest na tym kanale, za co mnie zaobserwowaliście. Więcej po prostu będzie, powiedzmy, takich ala vlogów. Ale nie będą one z dupy. Nie chcę robić, wiecie, vlogów takich, gdzie nie będzie czegoś właśnie pozytywnego i czegoś, co właśnie mnie popchnie dalej. Więc postaram się, żeby właśnie w każdym vlogu był, czy właśnie jakieś przepisy, jedzenie, treningi, porady, książki, jakie czytam, które mi pomogły, cokolwiek. Także jeżeli jesteście ze mną, zostawcie łapkę w górę. Właśnie mówię, napiszcie, możecie napisać w komentarzu, co tam, jak tam u was, co chcecie zmienić, jakie macie postanowienia noworoczne, zwał jak zwał. I chciałbym, żebyśmy za parę miesięcy się pochwalili swoimi efektami, nie? Co by to nie było? Czy to będzie budowanie masy, odchudzanie, edukacja, zmiana pracy, szkolenia, cokolwiek. Bo najważniejsze w życiu to jest właśnie robić ten progres w czymś po prostu. W czymś, co sprawia nam frajdę. To jest najważniejsze i tego mi właśnie zabrakło przez ostatnie 2 lata. I żadne pieniądze i żadne zasięgi mi tego nie... No jakby żadne zasięgi, żadne pieniądze nie oddadzą tych wartości, które da wam to, że właśnie się spełniacie, nie? To uczucie spełnienia jest kurwa zajebiste i mi tak go brakuje, a jednocześnie przez te 2 lata no tak się zgłębiałem, że tak powiem, w tym bagnie, że ciężko było mi z niego wyjść. Mimo że ja wiedziałem, że to mi pomoże, to było za mało, żeby mi to pomogło. Także mam nadzieję, że właśnie to będzie taka, powiedzmy, moja motywacja, że będę to robił nie tylko z myślą o sobie, ale też z myślą o was, bo jednak ja ten kanał prowadziłem i w ogóle jakby przekazuję, kurwa, tą wiedzę, jaką mam
i to, co mogę przekazać, przekazuję to dla ludzi po coś, nie? Jakby nie zacząłem, żeby... Nie zacząłem tego robić dla pieniędzy i dla zasięgów i dalej to nie jest moim celem. Powiedzmy, że przez jakiś czas za bardzo w tamtą stronę poszedłem, ale już dostałem, że tak powiem, po ryju od życia, żebym się ogarnął. Także tak. Mam nadzieję, że wasze święta były udane. Życzę wam udanego Sylwestra, jakbyście go nie spędzali. Ja go nie będę spędzał w pozytywnych, że tak powiem, warunkach i tak dalej, ale to już nieważne. Bo mam nadzieję, że u was będzie dużo lepiej niż u mnie, co nie będzie ciężkie. Ale no tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy, nie wiem czy pojutrze, po pojutrze. Nie wiem kiedy, po prostu to nagram. Możecie napisać, co byście jeszcze... I na końcu, jeżeli nie chcecie pisać, jakie wy macie postanowienia, czy cokolwiek, to możecie napisać, co byście chcieli zobaczyć na tych vlogach konkretnie. To będę miał też pomysły na więcej odcinków. Widzimy się niebawem.